Siemaneczko, cześć i czołem! Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Steam World Builda. Właśnie pociąg nam dotarł na stację. Zobaczymy, co możemy kupić. Na tej tym razem. Znowu możemy złoto kupić za 8 tysiaków. Obecnie niczym nie handlujesz. Ej, a właśnie mógłbym czymś handlować. Desek. Ale desek to nie wiem, czemu bym chciał handlować. Aha, i tu mogę następnie ktoś kupić. A, mogę czymś tu ten. Okej. Okay. A, czyli mogę za gotówkę kupić cokolwiek. Aha, mogę za gotówkę ciągle coś wymieniać. Albo za jakiś towar, nie? Ale chyba na razie bym nie chciał, ale to jest całkiem pomysłowe, że można takie transakcje sobie tutaj robić. Podoba mi się to. Mógłbym tak, redukcja siły roboczej, bonus wzmocnień. A weźmy to złoto za kasiurkę, bo z tego mamy kasiurki dużo. Na razie, w tym momencie. Nie wiem, czy jeszcze za kasiurkę byśmy mogli coś jeszcze tutaj robić. Nie mam średniego pojęcia. Na pewno brakuje nam złomu, ale to potrzebujemy kilofów, tak? Może... Znajdź fragment, pozyskaj złoże żelaza. A czy my nie mieliśmy... Nie, czekajcie, bo my kilofów już... Na czym to my stanęliśmy? Chyba kilofów jeszcze nie mogliśmy? Tak, bo potrzebowaliśmy inżynierów. Okej, okay. Złom w kopalni. Tak. A, i to mogę... Czekajcie. To ja to mogę... Materiały... A, w ten sposób. Czy ja mogę to komuś... Fabrykę zrobić żelazstwa? Nie mogę na razie przynajmniej. Czy mamy tutaj, nie? Takie coś, o. Aha, i oni stąd wykopują ciągle żelazstwo, dobra. Ja jeszcze wykopał. Tutaj jest na przykład. Na przykład tutaj jest. Tu. A, tu widzę nawet rubiny. Tak szczerze powiem. A to nawet widzę skrzynkę. A tu widzę nawet brudną wodę, cokolwiek to dla nas jeszcze, bo nie wiem jeszcze co gdzie daje coś, ale to myślę, że odkryjemy z czasem. O, tu widzę rubiny na przykład. Czekaj, udało ci się znaleźć część wyposażenia, udostępnij ją Steambotom, umieszczając w ich kwaterach. O! O, czekajcie, bo my mamy tutaj ładowania gruzu, szybkość ruchu. Dobra. A tu mógłbym też tam coś tu dawać? A nie, bo nie... A, dobra, czyli każdy ma swój jakiś. Dobra, to ci mają tutaj, proszę bardzo. Dobra, to jest fajne też, że można tutaj takie rzeczy, takie jakieś bonusy dla tych naszych dodawać, nie? Złożę żelaza. Dajcie pierwszy fragment. Ja też jeszcze dokładnie nie wiem, gdzie mogę znaleźć. O, ale tu na przykład widzę cyk, cyk. Widzę jakieś, prowadzą nas mosty też będziemy mogli budować, ale potrzebuję więcej inżynierów. Dobra, rozumiem. Gdzieś nas coś jeszcze prowadzi, nie? No, tak się coś świeci. O, bardzo. Narzędzia, skrzyneczka, rubiny nam dodała i dała. No, takie otwieranie skrzyneczek, to ja rozumiem. Rubiny może to znaleźć w kopalni, może je używać do kupowania przedmiotów ze stacji kolejowej, ale chyba tylko po to. O, złoże złomu też tutaj mamy, elegancko. No dobrze. Dobra, wyjdźmy na razie na zewnątrz, bo byśmy chcieli więcej tych inżynierów porobić, tak? Dlatego bym potrzebował też ogólnie... ...więcej... ...tutaj tych zwykłych domków. Pierw zrobimy sobie, cyk, cyk... ...cyk... ...cyk... Na razie zrobimy sobie zwykłą drogę. Będziemy później szaleć, jak już będziemy mieli trochę więcej materiałów. O,
To nie mogę. A, bo pociąg jedzie. Niedozwolony przejazd przez tory? Jak niedozwolony? Tak nie można przejechać przez tory? Okej. Rozumiem, ale dobra. Inżynierowie, proszę Państwa. Dobra. Kamień milowy zaraz będzie kolejny. Ale też mamy kolejne. O, i patrzcie, te materiały tutaj, przedmioty też się zmieniają z każdym razem. Dodatkowi mieszkańcy. Ding. Przedmiot budynku usługowego plus 3 mieszkańców. A to jest stałe? A to co mamy? Ekwipunek mechaników, bonus do wskrzeszenia. A też dobra, ja wezmę sobie to. To mi wygląda jak jakieś coś fajnego. No właśnie, tu coś mamy niby. O, do... okej. Na tym terenie można tutaj takie coś zrobić. I można to w każdym? Nie. No tylko w jednym użyć modyfikację. A, czyli to są takie modyfikacje, tego przedmiotu, żeby będą gdzie indziej. To tutaj faktycznie bym to użył. Albo tutaj. Dobra. Fabryka kilofów. Będzie potrzebowała złom i będzie potrzebowała drewno. To chyba dwie rzeczy mamy, tylko czy ja bym nie chciał jej tutaj gdzieś postawić. O, tu będzie też drewna dużo sporo. Ja myślę, że tak. Bo myślę, że też byśmy musieli porobić sobie w takim razie. Ejajaj, tylko że ja tutaj nie. Dobra, czekajcie. Przestawmy to leciutko w tą stronę. O. Tak. I wjazd na górę. Cyk, cyk, cyk. Dobra, w ten sposób. Tutaj u góry już będziemy sobie budować. No, pierwsze co to fabryka kilofów. Oczywiście. Cyk. Dobra. Mamy inżynierów. Tak, i tu potrzeba złomu i potrzeba wód. Ja będę mógł po prostu kłody po prostu stąd też, nie? Robić. Dobra, a to sobie zrobimy tak. Zrobimy se tak. Robole, kłody. 100% tutaj. Dobra. No i elegancko. To mnie się podoba. I w tą stronę. Czy to do, sięga magazynu? Sięga. Dobra. Dobra, i to mi się podoba już teraz. Fabryka blach. Już potrzebuję żelazo. Okej. Myślę, że trzeba by było trochę posiedzieć w kopalni w tym razem. Oho. Warsztat. Patera mechaników. Pewnie trzeba by mógł powiększać te kwatery. Pewnie bym mógł. Pewnie bym chciał na przykład mechaników tutaj porobić, nie? Tylko bym potrzebował też więcej. Zrobić sobie miejsca. Oczywiście trzeba też uważać, żeby nie było zaraz zwalania ciału na głowę. Teraz potwory jakieś pierdykniemy tutaj. Mamy dostęp do warsztatu, który pozwoli budować nam maszyny.
cyk. Tak, czego mamy mniej? Mamy, no, tych na dole rzeczy, nie? Ale to jeszcze... Nie wiem, jak dogodnienia, warsztat. A warsztaty to gdzieś... Ekstraktor złomu! Czekaj, no chłopie! Jak to zbudować? A, tylko to potrzebuję jeszcze... za mały rozmiar. Co? Nie! Nigdy w życiu. Jaki za mały rozmiar? A nie wiem. Może trzeba po prostu tutaj więcej miejsca, coś mi się wydaje. Dobra. Teraz? Za mały rozmiar. Za mały rozmiar. Jak za mały rozmiar? Może potrzebuję tych mechaników zrobić jeszcze. Spróbujmy pierw tych mechaników, tak? Teraz? Warsztat ma za mały rozmiar. Wiecie, czy ja muszę pierw warsztat zbudować? Udogodnienie dysponują, bo jeśli potrzebujesz większej pojemności do maszyn, zwiększ rozmiar udogodnień. Mamy dostęp do warsztatu. A, czy ja muszę jakiś warsztat zbudować? Nie rozumiem teraz tej koncepcji. Batery mechaników. Okej. Kwatery. Nie bardzo rozumiem, co oni teraz ode mnie chcą. Teleporter, most. A to przebuję więcej ten. Tu przyspieszacze, to jakieś do tych. Nie bardzo rozumiem, co oni teraz ode mnie chcą, nie? Warsztat za mały rozmiar. Warsztat ma za mały rozmiar. Jaki warsztat? No warsztat mam tutaj. A ja muszę zbudować pierwszy warsztat, dobra. To trzeba było tak od razu, kurna. No bo zbudujemy gdzieś tutaj ten warsztat, nie? Próbujemy przynajmniej zbudować. Dobra. Cyk. Trzeba było tak od razu mówić, że trzeba warsztat pierw pierdyknąć. Dobra. Panowie, szybciej. Proszę mi tu kopać. Dobra, czyli jak będę dopiero miał warsztat, to będę mógł teraz zrobić jakieś ekstraktory metalu, które będą automatycznie nam wydobywać te złom. Nie będą musieli ci biegać. Dobrze. To teraz mogę postawić warsztat. Teraz mogę ekstraktor złomu. Tutaj pierdyknąć. Przybył mechanik. Dobra, panie mechaniku. Proszę mi tu maszynę postawić. No. Zobaczmy, jak to działa w ogóle. Tam dziabać ten złom. Tam panowie. A? Tu błaj. O. Teraz tam to wydobywa automatycznie złom. Na to wygląda. Aha, i tutaj jest. Okej. Ej, fajne to. Biuro monitoringu.
A tutaj widzę, że tutaj pod spodem tutaj będzie duża budowanka. Trzeba dużo miejsca zrobić. Okej. Okay. Dobra, trzeba też dużo zwiedzanka, widzę. Ale czekajcie, bo jak jeszcze ten piaskowiec przekopał do tej brudnej wody. Tam też była taka opcja jakaś. O. A, inżynierów potrzebuje więcej. Dobra. Jak widać, potrzeba dużo inżynierów. I to już trzeba tutaj kombinować. Ja bym tutaj zaczął budować tych inżynierów. Albo tutaj po drugiej stronie. Nie, tam... Nie, dobra, zobaczymy. Zresztą. Dobra. Inżynierowie. Panowie inżynierowie. A, jeszcze tutaj nie można. Może nie potrzebuję tyle roboli. Przynajmniej na razie. Bo jeden po prostu w tą stronę też. Jest pociąg. To mam nowego. Dostawy do magazynu. Przedmiot magazynu jednoczesne dostawy plus 2. Okej. Okay. Ekwipunek górników rekrutuj plus 3 górników. Przedmiot budynku usługowego plus 75% podatku. Dawaj. Podatki najważniejsze. A my tu możemy im, gdzie te podatki możemy im tu... Ej. Tu. Dawaj podatki. Nie masz już wolnych miejsc, żeby dodać jeszcze jeden przedmiot. A, tu już jest. Nie, no to tam nie ma, co oni mi tutaj kłamią. Dodatkowi mieszkańcy. No dobra, no to tutaj mamy jeszcze ten... podatki. O, wszyscy zadowoleni, że podatki dostali. Chyba jakoś tak nie... wiem, co tu się dzieje, ale... Czy to działa? Tak szczerze powiedziawszy, coś tu chyba jest nie tak. Coś tu chyba nie działa. Cyk, cyk, inżynierowie. Cyk. Kamień milowy. Chcemy tu jeszcze... O, możemy jakieś nowe rzeczy. Oczyszczalnia wody. Brudną wodę na wodę możemy robić. Myjnia. I burgerownie. Ale jeszcze tego, nie znalazłem żadnego tego. Żelaza. Złoże żelaza muszę pozyskać. Okej. Okay. A tu mógłbym nawet to zrobić. Jakbym miał blachy. Ale nie mam. Ale mogę też biuro monitoringu postawić. To mnie ciekawi. Bo to jak to działa. A tak naprawdę to chyba by trzeba było teraz, ale mogę robić teraz mosty. To jest już plusik. Dobra, idziemy tutaj. Aha, blachy nie mamy. Ojej, dobra, to musimy pierw znaleźć jednak tą, te złoże metalu, wydaje mi się. A tutaj nie, tego nie przekopię, mamy za słabe ilofy. No dobrze, to co? Może jednak faktycznie spróbujmy poszukać czegoś. Nowego. Oho, mamy tu narzędzia na przykład. Mamy jakąś skrzynkę. Dawaj, wykopuj. Jakiś kapelusik dostaliśmy, tych chyba. Nie mamy wody, nie mam roboburgery. Kurde, coraz większe wymagania tutaj są. Trzeba dalej szukać, bo tu coś się jeszcze świeci też w tą stronę. Tu jest skrzynia, tylko tu już trzeba mosty budować. Tu jeszcze też skrzynia, tu się do niej dokopiemy. Cyk, cyk. Tu jest złotko. Tu jest złoże żelaza. Okej.
Widzę złoże żelaza. Oho. I tu jeszcze. Dobra, widzę złoże żelaza. To już tam, o tutaj też widzę. Do niego trzeba by było jakoś się naokoło chyba dokopać. Tu jest skrzynia. Ty. Rubiny. A, dobra. Cyk, cyk. Dobra. Ja bym mógł tutaj... A nie, to jest ekstraktor złota. Tu mamy złoże żelaza. Pozyskuj, zbuduj biuro monitoringu. Okej. Okej. Ja bym tak zbudować, żeby to nie przeszkadzało tym innym złożom. Myślę, że tutaj możemy. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Tylko pamiętajmy, że trzeba podpory robić, bo będzie źle. Położmy tutaj na środku na razie. Biuro monitoringu. Panie kochany. Tutaj można było też ekstraktor. Tych. Przybył pociąg. Dobra, zobaczmy co tam nowego w pociągu. Złoto moglibyśmy uzyskać, albo redukcja siły roboczej. Przedmiot rafinerii obniża siły roboczej. Obniżenie ekwipunek poszukiwaczy. O, weźmy sobie tych poszukiwaczy. Tak? I wtedy byśmy mogli nawet im tutaj to pierdyknąć. Słuchajcie, tylko gdzie oni byli? Tutaj? Nie. Tu. Ty. Ty. Dobra, mamy tutaj biuro monitoringu. Stawiamy. I co tu mamy? Umożliwia korzystanie z radarów. Po wybraniu radary wysyłają sygnały do kompanii i w ten sposób uzyskują ważne punkty. Okej. Okay. Radar. O, jak ja mogę ten radar postawić? Aha, dobra, to ja mogę gdzieś... Czy jak wygląda ten radar? W sensie, w jaki sposób to działa? Nie wiem jeszcze. Mogę postawić, aha, tak, radar po prostu gdzieś. Buduj radar. Ja znalazłem już złoże żelaza. To nie mi każe dalej złoże żelaza, ja już mam. Dobra, no powiedzmy, że położymy go z tej strony, tak? Jak to będzie wyglądać z tym radarem? Też mogę się dalej wkopać. A, okej. Okay. Dobra. I to pokazuje mi część do rakiety. Okej. Okay. A, na tym takim obszarze tutaj pokazuje. No dobra, pozyskaj złoże żelaza. No mamy tutaj, nie? A, ekstraktor, dobra. No mam tutaj złoże żelaza. Aż teraz dostępne mosty. Mam mosty dostępne, ale... Niekoniecznie... O, właśnie na przykład tu będę, nie? O, co to? Skrzynia. Nie wiem, coś dostałem. Myślę, że nie piszę w ogóle, co ja tutaj dostaję. Szansa na produkcję. Dobra, mamy złoże żelaza. Odzyskaj, czyli pewnie będę musiał wybudować ten ekstraktor. Tylko tu znowuż potrzebni są inżynierowie. Dzień dobry. To są twoje pieniądze. Liczba poniżej to twój dochód. A! Teraz mi tu przypominają o jakichś pieniądzach? Panie kochany. Czy ja będę w ogóle...
Teoretycznie mogę z żelaza już tutaj postawić, by mi blachy robili. Fabrykę. Nawet postawmy sobie. O, a nie, tu nie zmieścimy? O kurde, to jest bydlackie. O kurde. Jaki bydlak. Jaki bydlak. No, powiedzmy, że tutaj. Nie? A tu bym mógł chyba też dodać. A nie, nie brałem tego. Dobra. Ciekawe, czy oni będą robić. Bo nie wiem, czy ja mam żelaza. Nie, nie mam żelaza. Ale może będą teraz wydobywać ręcznie na razie. Producent części. Tutaj potrzebujemy złomi żelazo. Dobra. No, na razie na spokojnie. Jak na wojnie. Tu mamy sporo. Okej. Okay. To teraz tak. Byśmy musieli znowu sobie porobić, moim zdaniem, te zwykłe kwatery. Dróżka zwykła. Dobra, jeszcze więcej. Więcej robotów. Poproszę. Tutaj dodamy im ścieżkę. Alright. Teraz tak. Tu byśmy mogli część ich ulepszyć. Cyk. Kamień milowy odblokowany. Pięknie, elegancko. Pociąg przybył. Zobaczmy, co z pociągiem. Złoto możemy zdobyć. Albo coś. Dodatkowi mieszkańcy. Złoto sobie weźmiemy tym razem. Dobra, trzeba patrzeć, bo ja ciągle wydaję pieniądze, ale tu mi pieniądz ubywa. O. Trzeba więcej węgla. Trzeba więcej węgla. Robimy, że tutaj ten węgiel nie wpływa na ten, na żyzność piasku? Nie. Dobra, cyk. Teraz powinno być ok. Co jeszcze? Bimber. Potrzebujemy więcej bimbru też. Produkcji bimbru. Części zapasowe. Tych rzeczy jeszcze nie mamy, ale bimber to my możemy przecież postawić gdzieś w bimbrownie. Dobra. Jak to jeszcze potrzebujemy? Oczywiście droga. A zbudujmy sobie już tą lepszą tutaj. Tak, w sensie takim. Alright. To narzędzia też ciągnie, nie? Ale dobra, to powinno nam uratować bimberek. Aha, tylko że teraz potrzebujemy wyroby szklane. O! Arystoboty możemy już też robić, ale to pewnie potrzeba te dużo wymagań jeszcze muszę zrobić. Na razie nie, ale potrzebujemy tak. Wydmuchiwacz szkła. Ratata. Niech będzie tu. Czy teraz coś tam... Nie. Teraz jest ok na razie. Wszystkiego. Znaczy no, oprócz tych części, których jeszcze w ogóle nie wydobywamy, nie? Dobra. W ten sposób... Tu będziemy mogli zrobić chyba już... ekstraktor żelaza, tak. A, blachy potrzebujemy. Ok. Czy ja mogę to jakoś... Jak ja mogę w takim razie zrobić te blachy, jeżeli ja nie mogę żelaza wydobyć? To mnie zastanawia. Jeden z pięciu. Traktor złomu. Spróbujmy tak.
Czy ja mogę jakoś przekierować siły tych oto? Mieć jeszcze 4 pola, aby uzyskać plus 1 dodatkowy poszukiwacz. Okej, okay, czyli jeszcze 4 pola. I będzie jeszcze jeden poszukiwacz. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. A jak ja mam wydobyć żelazo w takim razie? Bo nie bardzo... Ja potrzebuję tak, potrzebuję blachy, a blachy muszę stworzyć z żelaza, którego nie mam. Czekajcie, co tu jest? Można znaleźć tylko w kopalni, jeśli potrzebne do tworzenia bardziej zaawansowanych. Tylko w kopalni. Może ja muszę znaleźć te żelazo w jakiś sposób w tej kopalni. Dobra, zejdźmy w takim razie do podziemi. Ziemia, narzędzia. Tutaj widzę tylko narzędzia tak naprawdę. To też potrzebuje blachy. Z górnicy, którzy kopią po prostu. Mechanicy. Warsztat. Radar wykrył surowiec. A, może ja po prostu muszę się wkopać tutaj po ten surowiec. Zobaczmy. Chodźcie. A nie, tutaj nie przejdę. Bo tu nie ma mostu. A mostu też nie możemy jeszcze robić, bo nie mamy... Tu jest surowiec, tu jest jakaś rakieta, tylko też tutaj też mostu jeszcze nie możemy zrobić. To jest surowiec. No mostu nie możemy robić, bo nie mamy... Może tu jakoś, ale to nie, bo tu jest twarde. Twarda ściana. A nie, my możemy przez te twarde kopać, czy nie? Nie, przez to nie. A przez niektóre możemy kopać jeszcze. Krucha, aha, krucha macierzysta ściana, okej. Okay. Hmm, a może... Dobra, a może pociągami my możemy kupić ten żelazo? Tak, możemy. Tam sobie... Pięć tysiaków. Ej, będzie 8. Kupimy żelazo. Tak, to o to chodzi? Ja daję pieniądze, oni dają mi żelazo, tak. Dobra. Dobra, czyli... Ej, ale to w sumie też jest dobrze pomyślane, bo to nie ma tak, że macie od razu te żelazo. Chociaż może jakoś się da, tylko może jakoś przegapiłem to. Ten moment. Ale nie wiem. Teraz zgłupiałem. Arystoboty? Nie, no tu jeszcze dużo potrzebują. A, części zapasowych, burgerowni i te sprawy, nie? Dobra. Widzę, że czasami chyba magazyn nie domaga. To byśmy może postawili sobie tutaj jeszcze jeden magazyn gdzieś. Może po drugiej stronie nawet. O, cyk. W ten sposób. Administracja. Żadnych przedmiotów nie mamy. Cyk, cyk, cyk. Elegancko. Jeszcze w ogóle też możemy drewno siupać. Ale drewna chyba mamy dosyć sporo, nie? Nie wiem, czy on czasem mi te drewno
nie znika pomału. Ale to drewno to akurat nie jest spoko, bo wystarczy, że cyk, cyk. I co, na przykład 100% tu mamy. A tu? Tu też 100. To, w taki sposób można położyć. Cyk. 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 O, proszę bardzo. I już więcej drewna. Żeby nawet jeszcze więcej tego drewna. Ich magazyn nam. No, a nie, to nie, to jest na deski chyba, nie? Tu jest na drewno. 100%, o. Cyk. Dobra, siupiemy tu drewno. Siupu, siupu. Nawet jeszcze cyk. Cyk. Postawił dla roboli. Teraz pytanie, czy coś, czegoś tam brakuje. Takich już tam rzeczy późniejszych, czyli tak naprawdę tych części zamiennych, tylko że tutaj już potrzebne są żelazo. Dlatego no, najważniejsze teraz, żeby dostać tam żelazo, tak, i blachy. I stworzyć kopalnię żelaza. No to już prawie będziemy jak w domu wtedy. Dobra, ale piękne miasto na dzikim zachodzie. Proszę bardzo. Elegancko, podoba mi się. Podoba mi się to. Że mam taki teren do rozbudowy tak naprawdę. To jest jakiś wiatrak na przykład. Tu ciechają. Desek mamy sporo. Aha, desek to mamy maksa już, bo aha, czyli tu możemy maksa wymaksować. Kilofów też mamy maksa. A narzędzie też już nam zaczynają maksować, a robili po prostu szybciej, żeby chodzili tutaj. Były im drogi lepsze. Dobra, panie kochany. Rubiny mogę kupić. Za kasę też. Weźmy. Prędkość produkcji. Niekoniecznie. Mechaników. Rekruty plus 3. Dobra, to sobie weźmy jeszcze to. Czy my mamy w końcu... Tak, zdobyli. I mam nadzieję, że z tego zrobią blachy. Bo nic innego... A dobra, jest blachy. Widziałem, że robią. Dobra, jesteśmy w domu. Praktycznie. Bo będziemy mieli teraz robione blachen. Proszę bardzo. Proszę nosić do magazynu. Jedna blacha zrobiona. Dobra. No to jesteśmy już prawie w domu. Bo teraz będziemy mogli sobie wydobywać żelazo. Gdzieś tutaj było to żelazo. Już się pogubiłem. Dobra, w tą stronę, tutaj, elegancko. Elegancko, warsztat. Ekstraktor. A, potrzebujemy 6 blach. Żeby nam tutaj poszło. Dobra, ale przy okazji to, nie wiem, może trochę... Moglibyśmy trochę namieszać tutaj, cyk. Cyk, cyk, cyk. Oczywiście przydałoby się, żeby też to się nie zawaliło. Tutaj na przykład... Podpórka. Górników. I tutaj większe kwaterki. Dobra. 6 blach zaraz będziemy mieli. Zaraz też sobie w końcu wydobywanie żelaza zaczniemy. To już. A, to już panie, będziemy jak w domu. Jak w domu, panie.
ten sposób. Widzicie, mogę 5 położyć tych osprzętowań na razie, nie? To zależy od wielkości warsztatu oczywiście, bo jak zwiększę sobie warsztat, to pewnie będzie zwiększać też się liczba tych możliwości. Tak samo tutaj, mam, możemy 4 radary położyć. Mamy 7. Dobra. Czy to w końcu pozwoli nam wydobywać jakże te piękne, cudowne przenośnik taśmowy? Most. Te przenośniki mnie... Ale to są dopiero w kolejnych mapkach, widzę. Przyspieszacz też. Mogę tylko mosty budować. Dobra, panie inżynierze, proszę mi tutaj... Mechaniku, inżynierze, proszę mi tutaj zbudować złoże żelaza. Mamy to. Proszę państwa, wydobywamy żelazo. To jest krok milowy do naszej... Znajdź pierwszy fragment. No właśnie, czekajcie, bo tu gdzieś była jakaś rakieta, o. Radar wykrył część do rakiety. Nie wiem, czy to jest... To, co chciałbym... znaleźć, ale chyba tak. Udało ci się znaleźć część starożytnej technologii. Oznacz ją za pomocą narzędzia do kopania, aby zacząć ją wykopywać. Liczba potrzebnych górników pojawi się nad obiektem. Dobra, no to klikłem. A, już kopią, dobra. A, dobra, tutaj jest. Okej. Okay. 6. Wykopują. Ej, dobra, patrzcie, tutaj mi zaraz spadnie to na łeb. Dobra, cyk. Wykopują. Mamy relikt przyszły. O, co to? Przyspieszacz. Gdy twój Steambot tędy przejdzie, zwiększy się jego prędkość. Z blachy to można też robić. Ok. To jest mądre. Dobra, wykopywać mi tu te... Co to jest? Część rakiety. A, czekać, bo oni chcieli do gwiazd dotrzeć. To może faktycznie my będziemy naszą... Jakby misją będzie budowa jakiejś rakiety do gwiazd. Tak mi się wydaje. Bo tutaj widać, że... Blokowuj, podążaj za kolorami kabla. A, podążaj za kolorami kabla. Niebieski gdzieś tu, 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 tu. Ciekawe. Jakaś dźwignia tu jest. Ale pierw sobie wykopmy to. A to jeszcze chwilę. Ja tak możemy jeszcze na przykład tu wykopać. Ja tego kabla spróbował sobie wykopać tak, żeby było widać, jak on tu gdzieś podąża. O, o, cicho! O, yes. Wykopano starożytną technologię, aby ją przejąć, wejść w nią w interakcję. Po przejęciu starożytna technologia zostanie dodana do astrodomu w mieście. Tutaj sprawdzisz, ile starożytnej technologii udało cię złożyć. Tyk. Hurry now. Haul it up to the city and let us prepare for its installation. The first of many, but we must start somewhere. Hmm. Okay. Ain't no telling what'll happen when we start moving that thing. When it shakes, they hear it. You have to be ready. We weren't ready last time. Oni? Who hears what? What weren't you ready for? Uh-oh. I'm not sure what that old rust bot is talking about, but that song is louder now. It's asking me to come closer. New arrivals. New arrivals. Escape vessel. Disassembled. Six parts. Maintenance overdue. Locate remaining parts. Combine. Launch. Nawiedzona dziewczynka. What in tarnation's going on? The old signal speaks. You sure she'll be okay? Your daughter is fine. She will need some time to recharge.
what matters now is that we know what we must do. Recover the remaining 5 pieces of the vessel and put it together so we can escape. I remember that voice. It sounds so old. Gdzie to jest w ogóle? Coś mamy? A, i tutaj mamy 6-6, mamy dopiero jedną. Zatankuj, utrzymanie. O, gdzie to w ogóle jest? To daleko nas zatupił. Dobra, tu. Dobra, okej. Okej, to już wiem gdzie. Dobra, jak to wygląda teraz? Tak, mamy... Dobra, ale teraz najważniejsze, że mamy już wydobycie... Ej, kurde, bo mamy za dużo narzędzi też. A narzędzie to byśmy mogli po prostu wykorzystać do tworzenia tych szybkich ścieżek, nie? Wymienić po prostu je. Tyk. Tyk. Cyk. Dobra, wszędzie brukowana droga piękna, elegancka. Cyk. I cyk. I teraz to już będzie 23 jeszcze. Trzeba też pamiętać. Dobra, i teraz niech sobie narzędzia jeszcze porobią. Później wymienimy resztę drogi. Ale najważniejsze, że mamy też blachy. A jak mamy blachy, to możemy też porobić więcej. Poszedł sygnał. Możemy dalej odkrywać jeszcze te rzeczy. Tu jest złożymy też złomu na przykład, nie? Dobra, ale czekajcie, bo to gdzieś prowadzi tu. To gdzieś prowadzi tu. Tak jest, ja jestem ciekawy, co tutaj jest w ogóle. No, uruchomiłem już. Te drzwi są zamknięte. No dobra. Coś jakby pokazuje w ogóle. No, no zamknięte drzwi do czegoś tajemniczego. Jedne kabel został uruchomiony. Drugi trzeba podążać za kablem. Cyk, cyk, cyk. Inna rzecz, że ja bym mógł też postawić teraz po coś na wodę. A gdzieś tu miałem tutaj. O, cyk. Ekstraktor wody brudnej. Kabel tutaj się ciągnie. Dawać. Wykopywać. Tu jest jakaś skrzynia. Dobra. Oho. Nie. Proszę mi tutaj się nie walić na głowę. Mógłbym też tutaj zrobić most i tutaj też tą brudną wodę, ale na razie nie potrzebuję chyba tej brudnej. Właśnie muszę oczyszczać wody teraz postawić. No i ogólnie te do części tam nie rzeczy. Mamy części.
proces prowadzi do przodu. Idziemy za dźwignią. Gdzie nas prowadzi? Oho, jest. Widzę tutaj tą dźwignię. Dobra. Druga została uruchomiona. Ale pewnie trzecią będę chciał uruchomić. Też dźwignię. Ale to myślę, że w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Komentujcie, co tu się dzieje. Odjanie. To bym zrobił sobie most po prostu na drugą stronę. O, w ten sposób, nie? Cyk, cyk. Proszę bardzo. I mamy dostęp do tego miejsca teraz. Kurde, wciąga ta gra, powiem szczerze. Tak więc dzięki, że byliście. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, bo będziemy chyba jechać dalej, bo fajnie się mi gra. A widzę, że pierwszy odcinek też wam się fajnie oglądało. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Będziecie lubić tę serię i fajnie wam się będzie oglądać. Tymczasem... Nara.